Się z nami świadectwo. Witajcie, mam na imię Kasia i chciałabym Wam opowiedzieć, jak poznałam Jezusa. Najchętniej w ogóle ominęłam stare swoje życie, a zaczęłabym od tego momentu, kiedy Go poznałam, bo jest ciekawsza ta historia. No ale opowiem króciutko, jak to było, gdy jeszcze Go nie znałam. Żyłam w rodzinie katolickiej. Ale ta rodzina katolicka, to my tak mówiliśmy sobie, że jesteśmy wierzący, ale nie praktykujący. To jest takie bardzo modne powiedzenie w Polsce. A ja mimo wszystko gdzieś tam się codziennie wieczorem przed snem modliłam do Boga swoimi modlitwami, takimi z katechizmu. I frustrowałam się, że Bóg nie odpowiada na moje prośby, na moje modlitwy. No i mój ojciec był alkoholikiem. Ale po pewnym czasie od nas odszedł. Najpierw stworzył w naszym domu jakiś chaos, jakieś takie... nie było fajnie, były awantury, były kłótnie, byliśmy zastraszeni jako dzieci. A potem po pewnym czasie odszedł z domu. Wtedy ja sobie pomyślałam, no tak, teraz jestem wolna, mogę sobie jeździć na dyskoteki. A jak już mogę sobie jeździć na dyskoteki, to mogę też próbować różnych substancji. Bo jak popróbuję, to muszę teraz się wyszaleć, bo jestem młoda, bo kiedy będę szaleć? No i tak jeździłam sobie na te dyskoteki, próbowałam alkoholu, próbowałam różnych narkotyków, tabletek. No i w pewnym czasie, gdy pojechałam na dyskotekę, a już nikt nie miał do sprzedaży, i wtedy okazało się, że dyskoteka nie jest fajna. I bardzo się tego przestraszyłam. I przestałam to zażywać, w ogóle przestałam jeździć na dyskoteki i dzięki Bogu, bo może bym się od tego uzależniła, bo mi się to podobało. Nie uzależniłam się. Poznałam chłopaka i szybko zamieszkaliśmy razem, pokochaliśmy się bardzo i po 2 latach stwierdziliśmy, bez ślubu oczywiście, że chcielibyśmy mieć dziecko. No i niewiele musieliśmy się starać, bo po 3 miesiącach urodziła nam się córeczka, zdrowa, piękna. Ale mój chłopak jakoś tak nie poradził sobie z tym wszystkim i po roku rozstaliśmy się. Ja bardzo prosiłam Boga o pomoc i krzyczałam wręcz, Boże, pomóż, bo tak mi ciężko, tak mi źle. Ale niestety nie było żadnej odpowiedzi. Ale potem się zeszliśmy, bo stwierdziliśmy, że bardzo się kochamy i że chcemy, żeby nasza córeczka miała pełną rodzinę. Zeszliśmy się, no i przez jakiś czas było fajnie, a potem było znowu niefajnie. I tak ciągle się kłóciliśmy, ciągle były jakieś powody, żeby się rozstać, ale mimo coś tam wszystko, zawsze siedzieliśmy razem, męczyliśmy się ze sobą, a i tak byliśmy razem. I tak aż do... 2 lata temu mój najmłodszy brat brał ślub. Pojechaliśmy do Polski na wakacje, byliśmy oboje w świecie, mój chłopak zresztą bardziej niż ja, bo lubił imprezować, lubił sobie, to zresztą sam opowie świadectwo, nie będę za niego mówić. przez to mieliśmy dużo problemów w domu, duże takie awantury. Ja się trochę nie godziłam na takie życie i sama też święta nie byłam oczywiście, nie? Nie stroniłam od alkoholu, bo też lubiłam sobie wypić na różnych imprezach, ale nie tak, żeby się zataczać i zaniedbać rodzinę. W każdym razie pojechaliśmy do Polski i tam mój brat brał ślub. On brał ślub z dziewczyną z domu chrześcijańskiego i tam poszliśmy właśnie do kościoła, gdzie mój brat też uczęszczał. I tam usłyszałam o pełną Ewangelię po raz pierwszy. Usłyszałam o tym, że jest Jezus, jest Duch Święty i jest Bóg. To jest wszystko jedna osoba. I że gdy Jezus chodził po ziemi, potem umarł, dał nam Ducha Świętego, teraz wszyscy, którzy w Niego wierzą, mogą się odrodzić z Bożego Ducha. I tak słucham i słucham, co ten pastor mówi. Przeczytał również psalm pierwszy, też bardzo mnie urzekł psalm pierwszy, bo było tam napisane, że szczęśliwy mąż, który nie chodzi za radą bezbożnych, ale ma upodobanie w zakonie Pana. I zakon jego rozważa dniem i nocą. Tam dalej kolejny werset jest, że... spojrzę sobie, pozwólcie. Bo to było bardzo ważne dla mnie. A wszystko, co uczyni, powiedzie się. Tak było w wersecie trzecim. I to mi bardzo tak sobie myślę, że teraz ja wszystko rozumiem.
Wiem, że nie muszę się spowiadać ze swoich grzechów do księdza, bo Jezus umarł na krzyżu. Wiem, że nie muszę być chora, bo rozchorował się wszystkimi chorobami. I po prostu całe to kazanie pastora to we mnie zrobiło taką potworną pracę, że gdy na koniec zapytał się, czy jest ktoś, kto chciałby przyjąć Jezusa do serca, byłam pierwsza przy nim. Wybiegłam do przodu, on pomodlił się najpierw o taką panią, potem o mnie. Położył ze swoją żoną na mnie ręce, pomodlili się i ja się czułam, jakbym się unosiła w powietrzu. Czułam się cudownie. Wyszłam stamtąd z takim, takim wielkim uśmiechem na twarzy, że nie przestawałam się uśmiechać. I to właśnie wtedy poznałam Jezusa. I wtedy dopiero zaczęło się moje prawdziwe życie. Tak naprawdę. Zaczęłam się wtedy dużo bardzo modlić do Boga. Bardzo dużo mu rzeczy mówić, prosić, opowiadać, bo wiedziałam, że wtedy właśnie Bóg mnie słyszy. I wróciliśmy do Holandii. I Duch Święty pokazał mi, że chyba nie wszystkie kłótnie były z powodu mojego narzeczonego, bo jednak ja też tam maczałam troszkę rączkę przy tych kłótniach, bo nagle się zrobiło bardzo spokojnie w naszym domu. Ja siedziałam w Piśmie Świętym, odsłuchiwałam sobie na YouTubie Artura Celińskiego kazania, uwielbienia. W ogóle bardzo byłam zafascynowana tym i bardzo pragnęłam wrócić do Polski, bo tam był kościół, tam miałam moją mamę, mojego brata, miałam bym z kim rozmawiać o Bogu, a tu nie miałam nikogo, nikogusieńko. I bardzo pragnęłam właśnie mieć kościół. I jakieś parę tygodni później koleżanka do mnie zadzwoniła, powiedziała, że w Utrechcie będzie właśnie Artur Celoński. Czy chciałabym jechać? Mówię, Boże, no pewnie, że chciałabym jechać. Oglądam go cały czas, dzień w dzień. Jestem z nim zafascynowana, chcę jechać. I tam pojechaliśmy, oczywiście było cudownie, mój brat przyjął Jezusa, były różne uwolnienia i tam spotkaliśmy właśnie Marzenkę i Grzesia i okazało się, że moglibyśmy się spotykać. Grzesiu, pamiętam, jak Grzesiu to zaproponował, że moglibyśmy się spotykać i rozmawiać o Bogu i po prostu być dla siebie przyjacielem, dzwonić do siebie. I powiedziałam, czemu nie? W końcu o to prosiłam Boga, chciałam mieć kościół, chciałam należeć do jakiejś społeczności. I tak właśnie nasza wspólnota się tutaj zawiązała i chwała Bogu za to. I naprawdę 4 miesiące później mój chłopak się nawrócił. Kiedy odkładaliśmy ślub przez 9 lat, tak wtedy postanowiliśmy szybciutko wziąć ślub. I w miesiąc czasu zorganizowaliśmy pieniążki na podróż do Polski, zorganizowaliśmy chrzest z wody, zorganizowaliśmy garnitur, sukienkę, ślub cywilny, ślub kościelny, po prostu wszystko. Pieniądze znalazły się na wszystko. Tak Bóg właśnie zadziałał w naszej sytuacji, bo nie mieliśmy czasu załatwić tego wcześniej, więc wszędzie, gdzie tylko mogliśmy, wysyłaliśmy anioły, żeby była przychylność ludzi, było cudownie. Po powrocie z Polski już jako małżeństwo zadecydowaliśmy, że chcemy mieć drugie dziecko i tak się stało, że urodziła się druga córeczka. Teraz jesteśmy szczęśliwą 4-osobową rodziną i tak właśnie jestem cudownie szczęśliwa, że gdy się odrodziła z Bożego Ducha, dostałam i tatusia, i przyjaciela, i doradcę, po prostu wszystko, full pakiet. Także dziękuję bardzo. Amen. 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 Amen.